Rozmawiamy dzisiaj z Konradem Kuświkiem, który dosłownie kilka tygodni temu zwycięsko wyszedł z batalii o fotel wójta gminy Kraszewice. Pokonując już w pierwszej turze dwóch poważnych rywali, zdobył to stanowisko. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, panie redaktorze. Rozmawiamy w gabinecie wójta gminy Kraszewice. Czy to miejsce już jest panu coraz bliższe, już się pan w nim zadomowił, bo przez najbliższe 5 lat będzie to pewnie dla pana drugi dom? Tak, panie redaktorze. Miałem okazję już tutaj bywać wcześniej. Jestem wieloletnim pracownikiem urzędu gminy i ten gabinet, to biuro nie było mi obce. Przez 12 lat pracowałem jako skarbnik gminy Kraszewice. Od kwietnia objąłem funkcję sekretarza. Teraz w wyniku decyzji wyborców piastuję urząd wójta gminy Kraszewice. Stanowisko nie jest mi obce. Czuję się tutaj dość dobrze. Obowiązki też prowadziłem już wcześniej. Miałem też przyjemność prowadzić pewne sprawy i nadzorować pewne sprawy już wcześniej. Także nie jest to dla mnie jakaś zupełna nowość. Wspomniał pan o decyzji wyborców. Ta decyzja wyborców była bardzo zdecydowana. Jak już mówiliśmy, pierwsza tura, ponad 50% głosów. I to w stawce kandydatów silnych. Myślę, że to można potraktować jako spory sukces, ale też duży kredyt zaufania. Tak, oczywiście. Zgadzam się z tym, panie redaktorze. Oczywiście brałem pod uwagę, że rozstrzygnięcie wyborcze nastąpi w drugiej turze wyborów. Byłem na to przygotowany. Jednak decyzja wyborców jest jaka jest. Jestem z tego powodu zaskoczony pozytywnie. Korzystając z tego miejsca, też chciałem podziękować mieszkańcom gminy Kraszewice za to, że przekazali na mnie swoje głosy, że obdarzyli mnie z tym zaufaniem swoim. Będę starał się ich nie zawieść. Będę robił wszystko, aby spełnić ich oczekiwania. Chciałem podziękować przede wszystkim za udział w wyborach. 62,18% frekwencja wyborcza w gminie Kraszewice świadczy o dość dużym poczuciu odpowiedzialności przez mieszkańców gminy. I świadczy też o tym, że ten wynik wyborczy, moje zwycięstwo w pierwszej turze, nie było przypadkiem. Jestem zadowolony z uzyskania 928 głosów, które pozwoliły mi na zwycięstwo w pierwszej turze. Jednakże chciałem też zwrócić uwagę i zapewnić osoby, które na mnie nie oddały swojego głosu, że również będę pracował dla wszystkich mieszkańców naszej gminy i mam nadzieję, że po pewnym czasie będą mogły też te osoby stwierdzić, że zasłużyłem też na to stanowisko, na to, że piastuję urząd wójta gminy Kraszewice. Myślę, że w przypadku ubiegania się o tak ważne stanowisko, najważniejsze stanowisko w danej gminie, bardzo ważna jest motywacja. Jak to było w pana przypadku? Co pana popchnęło właśnie w kierunku walki o ten fotel? Dotyka pan bardzo ważnej sprawy. Nie będę ukrywał, że chyba moi najbliżsi tylko wiedzą, jak ciężka była to dla mnie decyzja. Bardzo trudna, dość bardzo ryzykowna też decyzja. Dość długo się nad tym zastanawiałem i wahałem. Miałem dość dużo głosów, przede wszystkim poparcia i wsparcia i zachęty do startu w wyborach. Tą decyzję też podjąłem, aby nasz samorząd, nasza gmina jest dość w pewnym cyklu inwestycyjnym. Zależy mi na tym, żeby nie utracić już pozyskanych dofinansowań, pozyskanych środków zewnętrznych, aby do końca roku udało się rozliczyć pewne etapy budowy niektórych inwestycji i nie narażać samorząd na ryzyko zwrotu już pozyskanych dofinansowań. Z tego też względu podjąłem właśnie decyzję o starcie w wyborach. Jest pan wieloletnim pracownikiem tutejszego urzędu. Niektórzy mogą to traktować jako atut, inni być może wręcz przeciwnie, twierdząc, że jest pan częścią jakiegoś lokalnego układu. Niektórzy w ten sposób do tego podchodzą. A pan jak uważa? Wynik wyborów pokazał, że jednak albo nie miało to znaczenia dla wyborców, albo miało to znaczenie korzystne dla pana. Chcę stanowczo zamentować, jakobym był częścią jakiegoś lokalnego układu. Panie redaktorze, zaprzeczam. Miałem przyjemność współpracy z poprzednim wójtem gminy Kraszewice, panem Józefem Olszewskim. No, mój poprzednik, Paweł Koprowski, na tyle mi zaufał, że kontynuowałem swoją pracę w urzędzie. Teraz jako samodzielny wójt gminy Kraszewice mam możliwość wykazania się na swoje konto. Nie ma tutaj jakiejkolwiek
układów i polityki. Startowałem w wyborach z własnego komitetu wyborczego, gmina przyjazna mieszkańcom. Komitet nie był związany z jakąkolwiek partią, z jakimkolwiek układem. Ten wynik świadczy o zaufaniu, którym mnie obdarzyli mieszkańcy i o tym, że moja dotychczasowa praca na rzecz gminy, praca w tym urzędzie, w jakiś sposób spełniła ich oczekiwania i moja wizja planów i zamierzeń na najbliższe 5 lat też w większości spotkała się z akceptacją mieszkańców. Ja tak to odbieram. No właśnie, przez ostatnie lata jako skarbnik firmował Pan te wszystkie przedsięwzięcia, które były tutaj realizowane na terenie gminy. Czyli rozumiem, że będzie chciał być Pan kontynuatorem tego dzieła, które no, prowadzili dotychczas Pana poprzednicy. Tak. W większości oczywiście spraw, które dobrze się układały, były rozpoczęte i przez jeszcze w poprzedniej kadencji i w ostatniej kadencji i dobrze funkcjonują. Oczywiście będą te sprawy kontynuowane. Do części zadań chciałbym powrócić, które, że tak powiem, w ostatnich latach trochę przycichły, trochę gdzieś zaginęły, jak choćby wymiana międzynarodowa młodzieży. Mieliśmy taką współpracę z gminą partnerską w Niemczech i bardzo fajnie, co roku cyklicznie prowadziliśmy wymianę młodzieży. W ostatnim okresie zostało to zaprzestane. Chciałbym do tego wrócić. Jest to jeden z przykładów takich zadań, które do których chciałbym wrócić, ale też nie będę ukrywał, że też chciałbym wprowadzić pewne nowe rozwiązania i nowe pomysły i nowe zadania. Jak każdy, mam prawo do swojego spojrzenia na funkcjonowanie naszej gminy i oczywiście chciałbym poprawić tak, aby mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej. To jest moim celem, żeby na koniec tej kadencji mieszkańcy mnie podsumowali w taki sposób, że rzeczywiście udało się poprawić funkcjonowanie i urzędu gminy, i zapewnić taki profesjonalizm obsługi pracowników i właściwe podejście do terminowe do załatwiania wszystkich spraw, ale także zdecydowana poprawa jakości życia mieszkańców gminy Kraszowice. Jako był już w tej chwili skarbnik, zna Pan doskonale sytuację finansową gminy, miał Pan na nią również wpływ. Jak Pan ją ocenia w tym momencie? Na co ona pozwala? Nie będę ukrywał, że jesteśmy w dość dużym cyklu inwestycyjnym. Budujemy przedszkole. W tej chwili firma przekazała już dokumenty o zakończeniu prac w części żłobkowej. Zleciliśmy przeprowadzenie kontroli przez odpowiednie służby w celu odbioru częściowego tego budynku. Jesteśmy w trakcie wymiany instalacji odnawialnych źródeł energii wspólnie z gminą Czajków. Jest na naszym terenie też to realizowane w tym roku, będzie realizowane w przyszłym roku. Przymierzamy się do kilku kolejnych dość dużych zadań inwestycyjnych, jak modernizacja oczyszczalni ścieków, jak modernizacja dróg gminnych. Już mamy przyznane dofinansowanie na kolejny dość duży odcinek drogi Kuźnica Grabowska-Głuszyna przez Bigosy, który w przyszłym roku będzie realizowany. Będziemy aplikować o pozyskanie kolejnych środków na kolejne drogi gminne. To niestety wiąże się z szukaniem też źródeł finansowania i zewnętrznych, i niestety po stronie naszej gminy. Korzystamy ze wspomagania się kredytem bankowym. Na tą chwilę gmina jest zadłużona około 3 miliony złotych. Do końca roku prawdopodobnie będzie to podobna kwota. W przyszłym roku w związku z kontynuacją budowy przedszkola, z kontynuacją kolejnych inwestycji, prawdopodobnie to zadłużenie jeszcze wzrośnie do poziomu około 6,5 miliona złotych. Jest to poziom zadłużenia akceptowalny. Mamy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. My przez kilka ostatnich lat przygotowaliśmy się do takich dość dużych inwestycji. Gmina nie wchodzi w jakiś dość nadmierny poziom zadłużenia. Jest to na poziomie akceptowalnym, takim, który w najbliższej kadencji pozwoli spłacać zadłużenie z jednej strony, ale z drugiej strony kontynuować też różne inne inwestycje. Właśnie te inwestycje, o których Pan wspomniał, to jest pewnie kwestia najbliższych 2-3 lat.
A co dalej? Bo przed Panem 5-letnia kadencja, czy ma Pan już jakieś takie bardziej dalekosiężne plany, coś, co będzie chciał Pan zrealizować, ale może nie od razu, nie na samym starcie? Ale tak, oczywiście mam swoje też plany i zamierzenia, ale to chciałbym skonsultować też z całą radą. To nie jest tak, że decyzję jednoosobową będzie podejmował wójt gminy Kraszewice. Chciałbym z radą ustalić strategię rozwoju na najbliższe parę lat. Jeśli chodzi o ten bieżący rok, zbliżający się 2019, jest projekt budżetu opracowany, za chwileczkę siadamy do komisji z radnymi, dyskutujemy, aby jeszcze w tym roku przyjąć budżet na rok 2019. Natomiast planuję z radą skonsultować i opracować strategię rozwoju całej gminy na najbliższe 5 lub 7 lat. Opracowanie takiej strategii będzie wymagało z pewnością osiągnięcia konsensusu, więc tutaj pytanie o układ sił w Radzie Gminy Kraszewice. Pana komitet wyborczy nie ma większości w Radzie, więc trzeba będzie jakiegoś porozumienia szukać także, powiedzmy sobie, z radnymi opozycyjnymi w tym momencie. Rozumiem, że będzie Pan prowadził rozmowy ze wszystkimi. Tak, nie będę ukrywał, że taką współpracę już mamy podjętą. Z mojego komitetu wyborczego do Rady weszło 7 radnych. Mam dość dobrą współpracę z Polskim Stronnictwem Ludowym i tutaj mamy dość ścisłą współpracę. Plus jeszcze jedna osoba, która dołączyła do naszego grona tutaj radnych, a więc jest grono 11 radnych. Myślę, że stanowi to wystarczającą, że tak powiem, większość w naszej Radzie Gminy, ale to nie to jest moim celem. Moim celem jest współpraca i prowadzenie dialogu i rozmów ze wszystkimi reprezentantami naszej gminy, a więc ze wszystkimi radnymi. Jako przykład takiej współpracy i takiego dialogu mogę podać, że fakt, że przewodniczącym jednej z komisji został radny opozycyjny. To jest otwartość, to przedstawia naszą otwartość i chęć podjęcia tego dialogu i współpracy ze wszystkimi. I nie jest ważna ta polityka, czy ktoś jest członkiem takiego komitetu wyborczego, czy takiej partii. Ja chcę rozmawiać ze wszystkimi i chcę być reprezentantem wszystkich osób mieszkających na terenie naszej gminy. Czyli nie będzie tak, że tworzymy koalicję, mamy większość, możemy wszystko przegłosować, więc nie liczymy się z głosami tych, którzy są nie z nami, że tak powiem. Nie, absolutnie nie. To nie na tym to polega. Ja chcę być wójtem, który współpracuje, który rozmawia i który uzgadnia przynajmniej te najważniejsze rzeczy ze wszystkimi. Moje biuro, mój gabinet jest otwarty dla wszystkich przedstawicieli, dla sołtysów, dla radnych, dla mieszkańców, których też zapraszam i często się z nimi spotykam. Kwestia dialogu jest dla mnie bardzo ważną rzeczą. A co z urzędem gminy? Bo wiadomo, że siłą rzeczy musi nastąpić zmiana na stanowisku skarbnika. Czy ona już... Sekretarza. Czy ona już nastąpiła, czy będzie to inaczej wyglądało? Tak, ja po objęciu funkcji wójta na miejscu sekretarza powstał wakat, jest już ogłoszony nabór. Ten nabór a propos kończy się dzisiaj, do dzisiaj jest termin składania aplikacji na stanowisko sekretarza gminy Kraszewice. W przyszłym tygodniu chciałbym rozstrzygnąć niezwłocznie, bardzo mi zależy na jak najszybszym zatrudnieniu sekretarza w naszym urzędzie, aby nie przedłużać okres, gdzie nie mam tego wsparcia, gdzie nie mam tej pomocy. Dla naszej gminy, dla naszego urzędu jest to dość ważne stanowisko. Myślę, że tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu jak najszybciej nastąpi rozstrzygnięcie tego naboru. Jeśli chodzi o pozostałe stanowiska, oczywiście żadnej rewolucji tutaj nie zamierzam przeprowadzać. Prowadziłem rozmowy ze wszystkimi pracownikami Urzędu Gminy. Każdy wie, czego od niego oczekuję, jakie są moje wskazania. Myślę, że rewolucji tutaj nie będzie. Będzie naturalny też odpływ pracowników, którzy wypracują swoje możliwość też odejścia naturalnego w związku z uzyskaniem wieku emerytalnego. Tak bym to też widział, że ta wymiana kadry pracowniczej w Urzędzie Gminy będzie następowała w sposób naturalny. No i wybiegnijmy trochę w przyszłość, za 5 lat. Spojrzy Pan na gminę, spojrzy Pan na swoje osiągnięcia. Pod jakim warunkiem będzie Pan mógł ocenić tę minioną wówczas kadencję za udaną? Będzie Pan mógł powiedzieć, udało się? Tak, to pod kątem
tego, czy uda się zrealizować wszystkie moje plany i zamierzenia. W jakim stopniu będę mógł się wykazać tymi realizacją tych zamierzeń, przed którymi dzisiaj stoję. Coś planuję, aby udało nam się wybudować i oddać do funkcjonowania nowy budynek żłobka. Aby udało nam się zmodernizować dość dużo, planuję dość dużo, w dość dużym zakresie drogi i budowę nowych chodników przy drogach gminnych i powiatowych. Tutaj też liczę na dość dobrą współpracę z powiatem ostrzeszowskim. Chciałbym też zrealizować modernizację oczyszczalni ścieków i kilka innych zamierzeń i pomysłów. W jakim stopniu to się uda? Dużo zależy od też pozyskanych środków zewnętrznych. Do tej pory byliśmy gminą, która dość dobrze umiała sięgać po zewnętrzne źródła finansowania. W tych rankingach różnych byliśmy na bardzo wysokich miejscach, patrząc na nasze możliwości. Chciałbym utrzymać te relacje. Jeśli uda się mi zrealizować moje plany i zamierzenia w większościowym wymiarze, tutaj się wykazać realizacją tych zamierzeń, będę mógł spokojnie podać się ocenie mieszkańców, ale to jest na tyle dość odległa przyszłość, że nie myślę teraz o tym. W każdym razie życzymy, żeby to wszystko, o czym Pan mówił, się udało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, Panie Redaktorze. Ja przypomnę, że rozmawialiśmy dzisiaj z Konradem Kuświkiem, nowym wójtem gminy Kraszowice. Dziękuję.